Dzisiaj mam uśmiech od ucha do ucha, bo zakończyła się aukcja na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, której ja byłem przedmiotem. To znaczy, można było wylicytować pójście ze mną do kina, a potem rozmowę o filmie, który zobaczyliśmy razem no, przy jakiejś kawie. Czyli krótko mówiąc, wieczór spędzony w kinie i po kinie na rozmowie o. Obejrzanym filmie. E, oczywiście dla mnie to będzie wielka przyjemność, no, ale najważniejsze, że pieniądze wylicytowane w ten sposób pójdą oczywiście na wsparcie dzieci w tym roku. Okulistyczne wsparcie dzieci w Polsce, w polskich szpitalach za, po, za pośrednictwem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tę akcję zorganizowało Radio Nowy Świat, w którym mam audycję. Raczek mówi co tydzień w niedzielę o 13. stay Zapraszam Państwa. No i oczywiście byłem bardzo ciekaw, no ile jestem wart, ile jest warte to pójście ze mną do kina, w każdym razie w kontekście prezentu dla dzieci i dla Wielkiej Orkiestry. Okazało się, że ponad 13 tysięcy. Wiem, że wielu z Państwa głosowało, właściwie licytowało tę akcję, tę aukcję, bo było wielu licytujących. Bardzo, bardzo za to dziękuję i bardzo jest Jestem dumny i szczęśliwy, że te 13 200 bodajże będziemy mogli przekazać wspólnie na dzieciaki i na ich leczenie. Więc uśmiech jest w pełni uzasadniony. Ale ten uśmiech ma także uzasadnienie związane z dzisiejszą recenzją, bo będziemy dzisiaj mówili właściwie, ja będę Państwu opowiadał i mam nadzieję, że Państwo mi odpowiedzą na to w komentarzach pod filmem na YouTubie na temat filmu Camon. Come Camon. Come filmu, który można oglądać w kinach, który jest niezależnym filmem filmem amerykańskim w reżyserii Mike'a Millsa. E, no to jest właśnie niezależny reżyser amerykański, którego dobrze już poznaliśmy, znakomity jego film, debiutanci mamy w pamięci. I tym razem znowu napisał scenariusz i wyreżyserował film, a w roli głównej wystąpił tu Joaquin Phoenix. Właściwie powinienem powiedzieć, że w rolach głównych wystąpili Joaquin Phoenix i Woody Norman. Gdyby nie to, że tego drugiego nazwiska jeszcze Państwo nie znają, bo to jest młody dziewięcioletni dzieciak, młody aktor, dziewięcioletni dzieciak. Woody Norman, bardzo uzdolniony. I to oni stanowią ten podstawowy duet, wokół którego toczy się historia opowiedziana w filmie Come On, Come On. Jestem także z trzeciego powodu bardzo szczęśliwy, bo mogę na przykładzie tego filmu pokazać Państwu, na czym polega różnica pomiędzy kinomanem a filmożercą. Kinoman to jest koneser, to jest koneser szukający jakości w filmie. Filmożerca to jest pożeracz filmów, który, jak sama nazwa wskazuje, który chce ich obejrzeć jak najwięcej i głównie jest skoncentrowany nie tyle na tym, jak opowiedziane są te historie w filmach, tylko na samych historiach, a więc jak one przebiegają, jakie tam w nich są emocje i jak to się wszystko kończy. I tu mamy przykład, jak historia, która sama w sobie nie jest właściwie, wydawałoby się ani odkrywcza, ani jakaś szczególnie dramatyczna, ani szczególnie oryginalna, czyli dla filmożercy nie przedstawia szczególnej wartości. Bo, no, no, bo nie ma tego, tego zapału do rozwikłania zagadki, do przestraszenia się, do, do spocenia się, do, do, do jakichś bardzo gwałtownych i wyrazistych reakcji. Natomiast dla kinomanów, dla tych, którzy lubią kino dla samego kina i dla języka, jakim posługuje się kino, to jest rozkosz. Dlatego, że w tym, kinie, w tym filmie Come on, Come on, mniej ważne jest co, a bardziej ważne jest jak, jak to jest opowiedziane, a opowiedziane jest z ogromną wrażliwością, z ogromną finezją, z ogromną uważnością w kontekście wszystkich szczegółów, z których składa się film. To jest właśnie to, czym różnią się filmy mistrzów, filmy wybitnych twórców od filmów tworzonych przez rzemieślników. W tych rzemieślniczych chodzi o to, żeby, żeby akcja została skutecznie opowiedziana. W tych stworzonych przez artystów każdy element, każdy drobiazg potrafi być wycyzelowany, potrafi stanowić wartość, jakość i atrakcje sam w sobie. A jeśli tak jest, to potem bardzo często zostaje nam w pamięci. Słyszymy hasło, w tytuł filmu, come on, come on, przypominamy sobie muzykę z tego filmu, przypominamy sobie twarze aktorów, przypominamy sobie jakieś sytuacje, przypominamy sobie jakiś fragment dialogu, to wszystko w postaci właśnie takich wycyzelowanych szczegółów zahacza się o naszą wrażliwość i o naszą pamięć. Więc warto pójść do kina na film Hamon Kamon, co mówię już na początku recenzji, przyjdzie czas na misję tybetańską i na ocenę w punktach, ale teraz... Po kolei. Powiedziałem już, że Mike Mills, powiedziałem, że Joaquin Phoenix czy Phoenix gra rolę Johna. Ten młody, dziewięcioletni aktor Woody Norman gra Jessiego i jest jeszcze matka Jessiego. Gabi Hoffman. Znaczy, matka nazywa się Viv, a gra ją Gabi Hoffman. Znakomicie zresztą gra. Ta, ta trójka jest świetna. Przy czym to nie jest małżeństwo z dzieckiem. Jessie i Viv to, są, to jest rodzeństwo. To jest brat i siostra. Mają ze sobą traumatyczne przeżycia, szczególnie najważniejsze to okazało się z, związane z odchodzeniem matki, z chorobą, z demencją posuwającą się matki, wreszcie ze śmiercią matki. To było ważne i, i trudne przeżycie dla każdego z nich, ale też każde z nich i brat i siostra przeżywało to inaczej. I ta inność w przeżywaniu stała się podglebiem dla pewnego niezrozumienia, dla konfliktu, dla oddalenia od siebie. To było kiedyś. Wiff jest y, y, żoną y, zdolnego muzyka. Który otrzymał nową pracę w innym mieście, w San Francisco, wyjechał do niego, ale problem z nim jest taki, że on jest labilny psychicznie. On jest zaburzony, ma, ma takie momenty, kiedy, kiedy przestaje ogarniać sytuację i przestaje ogarniać swoje życie. Popada w depresję, popada w stany, w których trzeba mu pomóc. I VIV musi do niego pojechać, po prostu pomóc się pozbierać tam do San Francisco, ale nie chce jechać tam z dzieciakiem, czyli z tym małym Jesse, bo to nie jest sytuacja sprzyjająca temu, żeby dziecko zabierać. Do, do ojca, który jest w depresji, który, który jest w, rozpacz, w rozpaczliwej y, sytuacji, y, pozbawiony. Równowagi, pozbawiony autorytetu wobec dziecka, pozbawiony możliwości zarządzania samym sobą na co dzień. On sam jest dzieckiem wtedy. Więc nie, Viv nie zabierze jego, zostawi go w domu i, i przychodzi jej z pomocą brat. Ten dawno niewidziany, poróżniony brat Johnny. Joaquin Phoenix. Jest rozwodnikiem, jest bezdzietny. Więc może sobie na to pozwolić, żeby poświęcić trochę czasu swojemu siostrzeńcowi. I zgadza się na to. Johnny jest dziennikarzem, dziennikarzem radiowym. Robi wywiady z dziećmi. I to jest jego pasja, i to jest jego ostatnie zadanie. Jeździ po Ameryce, po różnych miastach i rozmawia z małymi dziećmi, takimi w wieku jego, o tym, co czują, czego pragną, na co liczą w przyszłości, czego się boją, co chcieliby, aby się stało i co myślą, że się stanie. Te rozmowy rozpoczynają film. I one są bardzo ważne. Dziennikarz radiowy. A film jest od początku do końca czarno-biały. I wiecie, co pomyślałem sobie, oglądając film? Sam, jak powiedziałem, na początku mam audycję radiową w Radiu Nowy Świat o filmie. I właściwie przez całe moje życie miałeś, miałem jakieś audycje radiowe w różnych radiostacjach, więc choć radio nigdy nie było moim głównym miejscem działania, ale zawsze było w moim życiu. Więc trochę czuję, co to jest radio. I pomyślałem sobie, oglądając ten film czarno-biały, że to jest dokładnie to samo. Radio? I czarno, czarń i biel w kinie, bo radio pozwala się bardzo skupić, a to skupienie odbywa się dzięki temu, że nie mamy obrazu, który rozprasza, nie musimy tego, co się dzieje w narracji, podporządkowywać obrazom. Możemy zastanowić się, jak mówić, żeby trafić naj, jak najbardziej do wyobraźni y, słuchaczy za pomocą słowa, czyli jest w tym bardzo dużo uważności, bardzo dużo skoncentrowania i jest także pewna, wydawałoby się taki anachronizm, że w dzisiejszych czasach multimediów to y, z, ograniczenie się tylko do dźwięku jest czymś y, y, no, takim przeszłym. A tak wcale nie jest. I kiedy przejdziemy do filmu, to tym samym w dziedzinie filmu jest film czarno-biały. Też możemy mieć film kolorowy, możemy mieć film trójwymiarowy, możemy mieć wszystko w filmie, Mo może, możemy mieć zapachy, możemy mieć. Mogą nam trząść fotelami w kinie. Wszystko już teraz jest możliwe, multi, multi, multi. Ale my w filmie czarno-białym. Wyrzekamy się tych wszystkich atrakcji, tych fontan, tych fajerwerków i wracamy, wydawałoby się, do starego kina, do tego, co było kiedyś, do czerni i bieli. Ale co nam daje czarno-biały film? Znowu daje możliwość większego skupienia, sfokusowania i większego spokoju, większej uważności takiej dbałości o szczegół kiedy wszystkich szczegółów jest strasznie dużo trudno nad nimi wszystkimi zapanować gdy jest ich liczba ich jest ograniczona łatwiej można stworzyć z nich pełną kompozycję taką w pełni ukształtowaną kompozycję więc to radio z życia Joniego i ten film czarno-biały, który sobie wymyślił Mike Mills, pasują do siebie. To jest coś idealnie komponującego się. To jest także przykład, jak bardzo ten film jest, moim zdaniem, przemyślany przez Mike'a Mills'a. Mam jeszcze jeden dowód. Otóż, kiedy Mike Mintz już kończył pisanie scenariusza i zastanawiał się, jak, jak ten film ostatecznie zrealizować. To podzielił się swoimi wątpliwościami ze swoim synem, siedmiolatkiem. I zapytał go, czy jego zdaniem to ta historia takiej rodzącej się relacji pomiędzy dorosłym wujkiem, a dziewięcioletnim siostrzeńcem, którzy się bardzo mało znali, ale teraz mają okazję przebywać ze sobą przez y, 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 kilka tygodni, być y, 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 razem i się poznawać, ale także poznawać y, w wypadku Johniego świat dziecka dużo bliżej, ale w wypadku Jessego świat dorosłych dużo bliżej. I i, I też mają szansę spotkać się młody mężczyzna, bardzo młody mężczyzna, bardzo mały mężczyzna, zalążek mężczyzny, z dorosłym mężczyzną, bo to będzie poznawanie się mężczyzn, nie dziecka z dorosłym tylko, ono będzie. Ale to jest mężczyzna z mężczyzną, a ten rodzaj relacji psychicznej jest. Trochę inny, trochę na czym innym polega I za, tym będzie, yy, 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 i za chwilę o tym też powiem. Więc Mike Mills zapytał swojego, siedmioletniego syna, czy jego zdaniem ten film powinien być bardziej na poważnie opowiedziany, czy bardziej na wesoło, yy, 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 żeby było dużo śmiechu. Ma ten Mike Mills inteligentnego syna, bo siedmiolatek mu odpowiedział, Tata, niech będzie śmiesznie wtedy, kiedy się da. To jest po prostu genialna odpowiedź. Niech będzie śmiesznie wtedy, kiedy się da. Najlepsza odpowiedź na całe życie. I tak zrobił. Mike Mitch się posłuchał swojego syna, i tak ten film został zrealizowany. Film, jak powiedziałem, zaczyna się od wywiadów z dzieciakami o tym, co będzie, czego się boją, co będzie dalej. I w nieoczekiwany sposób ten właśnie element filmu, wymyślony przez Milksa, Milsa w scenariuszu, stał się kontrapunktem dla całej tej historii, bardzo dramatycznym. Otóż te sceny nagrywał Mills w Nowym Orleanie. Pochodził trochę po szkołach, powybierał dzieciaki takie, które mogą w różnorodny sposób komentować te tematy. Potem jeden dzień był taki nagrań, wynajęto dom, w którym to, to nagrywano. I jednym z dzieci był notabene mieszkaniec tego domu. Jedno z dzieci, które, które tam w sąsiedztwie były i, i, i po prostu hałasowały i biegały po domu, a Milt się na to zgodził. Był chłopiec, który nazywał się Divanti. Divanti Bryant. I on, proszę Państwa, na początku tego filmu wypowiada się. Taki mały, czarny chłopiec z kędziorkami. Krótko jest, ale jest. Na ekranie. I krótko był na świecie, bo w trakcie realizacji tego filmu zginął. Zabito go. Nie było wtedy już filmowców w Nowym Orleanie. Oni pojechali dalej, kręcili filmy. Kręcono film w Nowym Jorku, w Los Angeles. A tymczasem, tu w Nowym Orleanie, wybuchła sąsiedzka awantura. Użyto broni. I mały Devanti został zastrzelony, ten dziewięciolatek, którego możemy obserwować w filmie. Chłopak, który ma tyle lat, co bohater tego filmu, czyli grany przez Łódego Normana Jesse. Na końcu filmu jest, kiedy już idą napisy. Na końcu tego czarno-białego filmu jest niespodziewanie kolorowa plansza w kolorze niebieskim. A na niej dedykacja dla devanti Brianna, Brianta. Dlaczego ta, ta plansza jest kolorowa i, i niebieska? Niebieski był ulubionym kolorem tego chłopca. A jest kolorowa może na przekór. Śmierci, a może jeśli cała historia jest czarno-biała, to żeby ją wyróżnić, trzeba było dać kolor. A może to jest ostatnie, co można dać dobrego temu chłopcu, którego już nie ma. Ta sprawa kryminalna trwa w Nowym Orlanie i ciągle poszukiwany jest ten, który strzelił, ona trwa także w Wymiarze Rodzinnym, bo tam są różne porachunki, tam są kolejne przejawy okrucieństwa. I to jest taki niespodziewany kontrapunkt do tej historii o dzieciach, o wchodzeniu dzieci w życie, który przyniosło życie i które zostawiło życie w filmie. I który też pokazuje, że w sumie opowieść, żeby nie wiem jak wymyślona w filmie, jest tak tuż Dosłownie przez dotknięcie skóry bliska życiu. Nie jest za szybą, nie jest za ścianą. Ona tak blisko dotyka życia, że, je, że, że się czuje ten dotyk. I tak było w tym przypadku. I teraz mogli Państwo nie wiedzieć, nie znać tej historii. Devanti, bo, bo je, o niej w filmie nie ma mowy, poza tą dedykacją na końcu, która jest bardzo lakoniczna. Ale teraz, skoro już Państwu powiedziałem o niej, to może włączcie jeszcze dodatkową wrażliwość, oglądając ten film. Film tak naprawdę opowiada i to jest... Y to, co stanowi jego podstawową y, część i podstawowy przekaz, i o tym jest historia rozgrywana pomiędzy Jessim a Johnem. Pokazuje naukę bycia człowiekiem, dorosłym człowiekiem. Po, pokazuje naukę bycia bliskim sobie. Co wśród facetów, a szczególnie jeśli jest różnica wieku pomiędzy nimi, różnica generacji jest trudne, bo mężczyźni bardzo często po pierwsze mają problem z wyrażania, wyrażaniem uczuć i emocji, po drugie, bo uważają, że, że to jest niewłaściwe. Po drugie, w związku z tym, że że nie sygnalizują wyraźnie, co myślą, co czują, bardzo często się mylą w ocenianiu intencji wzajemnie wobec siebie okazywanych. I żeby tego się nauczyć, żeby w jakiś sposób rozkodować te poukrywane sygnały wysyłane wzajemnie w swoje, w swoje strony, to trzeba się naprawdę, potrzeba dobrej woli i trzeba się naprawdę tego uczyć. Do tego potrzebny jest zmysł obserwacji, do tego potrzebna jest empatia, niepopularna wśród mężczyzn, a w każdym razie dotąd była niepopularna, my się jej uczymy ciągle. Wiecie Państwo, jeśli chłopcy młodzi, osiemnastoletni, dziewiętnastoletni, idą do wojska, to pierwsza rzecz, której w wojsku młodych chłopaków starają się oduczyć. To jest empatia. Bo empatia przeszkadza wykonywać rozkazy. Chciałem dodać bezmyślnie. No może nie posunę się aż do tego słowa, ale istotą wykonywania rozkazów jest nie zastanawianie się nad tym, czy te rozkazy są słuszne, czy nie, ponieważ istotą wykonania rozkazu jest wykonanie rozkazu. A w tej kwestii empatia bardzo przeszkadza. Więc pierwsze, co u młodych mężczyzn się robi, to się zabija empatię, nawet jeśli oni mieli jako dzieci tę empatię. Dziś trochę to się już zmienia. Nie wiem, czy w wojsku się zmienia, ale zmienia się w ogóle nastawienie do mężczyzn w tej kwestii. I dzisiaj pokazuje się, jak bardzo empatia jest potrzebna po to, żeby być zdrowym człowiekiem, żeby zdrowym. Ze zdrową psychiką przejść przez życie, ale także, żeby dobrze rozpoznawać przyjaciół i wrogów. Tu ten film też jest o tym. Oni zaczynają tę relację między sobą nabzdyczeni. A potem to zobaczą już Państwo, jakie, jakie przechodzą etapy, do czego dochodzą i co jest symbolem tego, że coś się zmienia. I co jest efektem zmiany. To wszystko można zobaczyć w filmie Come on Come on. Bardzo Państwu polecam film o czułości i o tym, jak w świecie, który każe nam odwracać uwagę od emocji, które naprawdę czuję. Jednak komunikować się prawdziwie. I zgodnie, zgodnie z prawdą, a nie zgodnie z tym, co myślimy, że należy pokazać. Oczywiście, mam nadzieję, nie, nie powiedziałem zbyt wiele o samym przebiegu historii, ale doskonale na podstawie tego, co powiedziałem, mogą Państwo wyczuć sposób opowiedzenia y, y, historii. I dokładnie wyczuć o co chodzi w tym filmie. A teraz jak oceniam ten film. Więc, najpierw, misa tybetańska i jej czysty dźwięk, który pomaga nie kłamać. 8 na 10. To jest moja ocena filmu. Come on, come on. Bardzo dobry film. Polecam 8 na 10. A teraz będzie jeszcze jeden gążek mały, który nas mm, przepuści do części Premium. Jeśli mają Państwo jeszcze chwilę, żeby zostać ze mną, to zapraszam. W części Premium jak zawsze opowiem o filmie, ale w kontekście filmu opowiem trochę o sobie. I, i jeśli Państwo takich rozszerzeń nie lubią, to już jest po recenzji. A jeśli Państwo lubią, to zapraszam do mojego świata. Przepustko jest Gąszek. I jeszcze na dobry początek, części premium: trzy łyki wody z kubka. I już jesteśmy w części premium. Kiedy oglądałem ten film, Byłem zruszony. Ja nie miałem wujka. Byłem jedynakiem. Miałem stryja, ale daleko i nie brał udziału w moim wychowaniu. Ale moja mama była jedynaczką, więc, więc wujka nie miałem. Ale miałem ojca. Właściwie to jestem dzieckiem w szczepku urodzonym. Bo ja miałem... Nie wiem, czy Państwo w to uwierzą. Dwie matki i dwóch ojców. I, I miałem mamę i tatę swoich rodzonych, którzy mnie kochali, byłem Jedynakiem. Którzy siebie kochali i byli całe życie razem. Więc nie musiałem szukać innej matki czy innego ojca. Ale tak się zdarzyło, że. Miałem matkę samozwańczą, drugą, i ojca samozwańczego, drugiego. Notabene, w pełni zaakceptowanych przez moich rodziców i wzajemnie szanowanych bardzo przez tych samozwańczych. Samozwańczą mamą była pani Helena Oli, która prowadziła Klub Miłośników Warszawy. Trafiłem do tego klubu. W, jako nastolatek, właśnie taki jak Jessie, w Pałacu Młodzieży w Warszawie, i bardzo szybko y, y, no, zrodziła się nic sympatii. Ona była starsza od mojej mamy, była żoną architekta, który zginął w powstaniu warszawskim, potem już nigdy nie wyszła za mąż, była więźniarką Ravensbrick. Uratowaną przez króla Szwecji. Była wtedy taka akcja za przewożenia helikopterami do Szwecji uwolnionych więźniarek, i, i tam w Szwecji wylądowała. Tam miała nową rodzinę, przez kilka lat po wojnie tam mieszkała. Między innymi dlatego zapisała mnie też później, oprócz Klubu Miłośników Warszawy, do Klubu Przyjaźni Polsko-Szwedzkiej. I też tam poszedłem dla niej. Bo ona tak była mi bliska, że już dawno wyrosłem z tego działania w klubie w Palcu Młodzieży, ale ciągle do niej przychodziłem, prowadziłem jakieś imprezy, a ona uważała, że jest moją mamą, i, i, i taką przybraną mamą, i tak się zachowywała. Więc miałem niesłychane, niesłychane szczęście, że taką fantastyczną osobę poznałem. Potem w, zostawiła mi w swojej w testamencie no, rzeczy, które po niej zostały przede wszystkim dokumenty. A z drugiej strony miałem ojca samozwańczego, drugiego przybranego, czyli Zygmunta Kałużyńskiego, który bardzo się przyglądał mojemu rozwojowi, przede wszystkim zawodowemu i bardzo pilnował mnie, żebym nie zrobił fałszywego kroku, ale także zachęcał mnie do różnych takich życiowych decyzji, między innymi takich jak coming out. Robił to w najdelikatniejszy sposób możliwy, czyli nigdy expressis verbis, ale jednak zawsze wyraźnie dawał mi do zrozumienia, że oczekuje ode mnie żebym stanął na wysokości zadania i żebym nie był tchórzem. Więc miałem takie szczęście. Ale miałem też, pamiętam, tę niezwykłą relację z ojcem, którego bardzo szanowałem, ale który był dla mnie dużym autorytetem. Myśmy się zawsze sprzeczali, myśmy się... Właściwie byliśmy w nieustannym jakimś zwarciu i pojedynku. Ale po każdym pojedynku godziliśmy się w, w, w sposób emocjonalny. Ja byłem zachwycony tym, jeśli on mnie pochwalił, I, i jego pochwała była dla mnie najwięcej warta. Aczkolwiek on zawsze bardzo oszczędzał słowa i bardzo, bardzo unikał emocjonalnych słów i takiej Empatii widocznej. Zawsze raczej wyglądał na szorstkiego człowieka. Za tą szorstkością jednak była w nim niesłychana dobroć i łagodność. I był taki moment, był moment, kiedy zrozumiałem, czym jest naprawdę, czym potrafi być taka relacja z kimś, kogo się bardzo ceni, ale z kimś, z kim też trwa nieustannie walka o przywództwo w stadzie. I kiedy miałem okres trudny, wynająłem mieszkanie i, 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 i różnie tam mi się działo, miałem, zacząłem mieć ataki paniki. Zacząłem mieć takie przerażające poczucie, że, że, że się duszę. E... Potrzebowałem pomocy. I wtedy mama pomagała mi i, 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 i po umożliwiła mi jakieś kontakty z ludźmi, którzy mi pomogli. Mama lekarka A któregoś dnia przyszedł, zapukał Ktoś do drzwi. Otworzyłem, był mój ojciec i mój ojciec trzymał w ręku kwiat doniczkowy. Kwiat doniczkowy. Ojciec przyszedł do syna z kwiatem w doniczce. Ja mówię tato, co to jest? A on mówi przyniosłem ci no, na, to, na to nowe mieszkanie, żebyś miał coś zielonego, no, żebyś wiesz, jakieś tu życie miał. To było coś absurdalnego, coś, czego w ogóle się nie spodziewałem. Mój ojciec nigdy się roślinami nie interesował. Skąd mu przyszło do głowy, że przynieś mi kwiat w doniczce? Ojca nie ma od wielu już lat. No ten kwiat jest cały czas ze mną. I ja się rzucam jak nieprzytomny, jak się y, 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 y widzę, że tam jakieś listki zasychają, że coś się z nim dzieje. To ja się rzucam, bo ten kwiat nie może, nie może mu się nic stać. On musi być, o, bo on jest moim ojcem, który jest cały czas koło mnie. Męska bliskość ponad czasem.